Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dreamlight Valley. I moi drodzy, dzisiaj w końcu robimy quest dla Mini. No, ja zabierałam tego żelaza. O, mój ogródek się zepsuł, bo nic nie posiałam. Zbierałam żelaza, dlatego mama ze mną chodzi, bo ona jest od kopania. Ale wiecie co chciałam jeszcze zrobić? Jeszcze chciałam zrobić zanim zaczniemy. Znaczy właśnie miałam to zrobić zanim zaczniemy, ale no dobra. Znaleźć Mirabelkę. I zerwać te wszystkie dynie, które jeszcze mamy, bo gotówka. Pogadałam z Daisy i zrobiłam z nią dzisiejszy challenge, jeżeli chodzi o te rzeczy, co ona tam wymyśla. I musiałam dostawić tylko niebieskie łóżko, bo poprzednie rzeczy się zaliczyły. Bo były podobne. Bałam się, że będzie to znowu tworzenie, rysowanie, więc chciałam, żeby was to ominęło. Ty masz ze mną chodzić. No, wyszło jak wyszło, że tylko brakowało mi niebieskiego łóżka. Znaczy łóżka z czymś niebieskim, może tak. Dobra, gdzie jest ta nowa? A, czy ja mam podlany? Ja nie mam podlanych tych dyń. To sobie nie zajmiemy. To je podlejemy najpierw. To mi właśnie pisaliście, że te dynie trzeba podlewać niestety. Ostatnio mi się udało, że tam chyba coś padało pomiędzy, bo przecież one były podlane. Taka muzyczka jest od Mirabelki. Dobra. To będzie rosło trochę szybciej niż normalnie 4 godziny, no bo jednak jest ten speed za to, że jest na tym biomie. No to w takim razie jedziemy do domu. Robimy sobie żelazo i idziemy crafcić ten, co ma tam powiedziała, rustic clock tower jakiś. A i zrobiłam dużą skrzynkę i w końcu wrzuciłam wszystkie surowce spożywcze do tej skrzynki. Tylko jak coś jeszcze znajdziemy, czy coś, to się nie zmieszczą. Potrzebuję jeszcze skrzynkę zdecydowanie na kamienie, bo stwierdziłam, że jak teraz mamy taki przypływ gotówki z dyń, to ja ich nie chcę sprzedawać. I zaliczyłam... Aha, wyzwanie ze Snapa, to dostałam maila, dlatego mam tu jakąś skrzynkę. Zajęłam tam 17 tysięcy ileś tam któreś miejsce. O, fajne buty. To taka trochę Arielka. Ej, ja chcę te włosy. Ja chcę te buty, ale skarpetek nie chcę. Czekaj, koleżanko, bo my ci tylko zmienimy coś na głowę. Co ty tu masz? A, nowe rękawiczki od mamy. Może być. Czapka. To jest za wbicie poziomu, ale te czapki się trochę gryzą z naszą fryzurą. To nam trochę spłaszcza łapek. Hehe. Jak ona wypchnęła te wszystkie włosy pod tą czapkę, wy mi powiedzcie. Te nawet fajnie wyglądają, bo tak wystają delikatnie. No kokardka niestety się chowa, to też się chowa, to też, to nie. Łóżka tak delikatnie wystają, możemy sobie zostawić. Albo po prostu czarne te... O, czarne łóżka do plecaka nam pasują. Ale świetne te włosy. No Arielka, nie? Czekajcie, to... Aż muszę to sprawdzić. Ona miała chyba... No wejdź mi w tą zakładkę. W shopie. Gdzie jest Ariel? No. No nie, no dobra, podobne. Znaczy ta kokarda jest jeszcze lepsza, ale też ma tak tu zarzucone. No dobra, byłam blisko. Ale fajne włosy, podobają mi się. Dobra. Krawcimy żelazo, ja wiem się już... A, i mam jeszcze ze sobą smoczka, bo no właśnie tego nigdy nie pokazywałam. Chyba wspominałam tylko. Tutaj mamy kompanionów do wyboru, oni mogą za nami chodzić. Ale mnie to drażniło, bo ja miałam akurat wiórkę chyba wybraną, czy tam kogoś i to mnie drażniło, bo tak mnie osaczali, nie dość, że te NPC tak do mnie przychodziły, to właśnie jakieś randomowe wiórki do mnie przychodziły, żeby je karmić, króliki do mnie przychodziły, żeby je karmić i po prostu tego wszystkiego było tyle naokoło, że mówię nie. No ale dobra. Niech teraz sobie chodzi nasz krokodylek za nami. Bo jest słodki. 6 żelaza. I teraz to będzie nie wiem gdzie. A mamy pogadać z Mini teraz, dobra. A Mini się chowa. Tak, jestem nice to everyone. No jestem nice to everyone. Dobra, znajdźmy ją na mapie, bo tak to będziemy szukać i szukać. Ona sobie tam na przykład chodzi.
Ten teleport był bardzo daleki, ja wiem. O, idzie. Juhu! Nie! O, do ciebie chciałam. Hello! Teraz jak mamy wszystko, żeby wykrafcić tą wieżę, znajdźmy dla niej miejsce! Trochę mi zasłania twarz tak grzywka, jak tak mam kamerę, ale to co? Tutaj pewnie... O! Co? A, muszę ją wykrafcić, dobra. Kurczę, długie te włosy. Ten plecak może trochę też nie, niezbyt pasuje. Może byśmy zdjęli ten plecak? Tu? Można mieć skrzydełka, ale też z włosami nam się będą gryzły. Albo malutki? Nie, po prostu nic nie noś na plecach. Myślę, że tak będzie najfajniej. Mirabelka, Mirabelka, No, ja mam nadzieję, Mini, że ten quest to jest po prostu... ostatnim twoim. Ostatnią twoją prośbą, bo już po prostu... przegięłaś. Ona taka mała ta wieża jest, no ale ona gdzieś tu powinna być... Ojej, no gdzie my ją postawimy? Myślę, że postawimy ją tutaj. Tak, żeby każdy mógł... Jak tu jest? Aha, bo to jest jakieś wejście. Zrobimy tak. I tu w razie czego zrobimy jakąś tam ścieżkę do tej... Niech będzie. Mini. A gdzie ona już poszła? Aż jej uciekła. Gdzie ona już uciekła? No, polazła gdzieś, no. W ogóle ten biom skazy jakiś ładny zrobił. Zobaczcie, jak tu ładnie, trawka, wszystko. Krzaczki. O! Dyszka! Dyszka, dyszka, dyszka. I mamy jakieś fajne... Znaczy nie, znaczy mamy questy na te ciuchy, o. Kawałek pamięci nam wrócił. No, ciężko powiedzieć. Z jakiej to bajki? Tylko, że to nam podpowiada swoją drogą, nie? Że z mojej syrenki. Ale zanim nie wrócimy do głównego menu, to znaczy do tego menu, to nie wiem. O nie. Gdzie jest kasa? Jeszcze gdzieś ominęłam. Nie, i pewnie tam 100 coś albo 200. 101. Dobra, bo mi ucieka ta. Chodź tu. Koleżanko. Świetna robota, Erlinka. Wygląda jak nowy. Elegancki i użyteczny. Cheerful Chums Club. A co to jest ten twój jakiś klub? Klub Myszki Miki, to taka kiedyś była na tym. Gdzieś tam na necie bajka. Znaczy w telewizji. Upewnialiśmy się, że wszyscy dostaną to, co potrzebują. O nie, ona teraz chce, żebym pewnie ten klub znowu zorganizowała. O, zrobiłam te ubranka, żeby ci podziękować. Co? Kapelusz sumiany? A sukienka? Co ty mi jakieś ciuchy farmerskie dałaś? Mam nadzieję, że jeszcze się... Mini! Jak cię kopnę w tyłek... O! Jak to wygląda? O, nie wierzę. No dobra, możemy być farmerką z pięknym włosem. No ale jak biegam, to mi się ten kapelusz... Moje włosy nie trzyma. O Boże... My mamy dla Elsy właśnie zrobić te ryby. O, ja tak czekałam na to, żeby... Tyle tej ryby szukałam. No zróbmy tę rybę w końcu jej. Piękny fish pie. Make sure you have the... Even inventory.
No mam. Make sure you have... A, herring jeszcze. Czekaj. Pickled... Co? A, jeszcze to. O nie. Tego nie zrobię. Dobra. Kiedy indziej? Tu są kwiatki. Kurczę, musimy gdzieś odłożyć to. O. Na razie odkładamy. No właśnie chciałam dzisiaj... A, zrobiłam tu skrzynkę jedną, bo wzięłam te wszystkie... Poprzestawiałam rzeczy. Tu na drewno. Chciałam cię podokańczać te questy, które mamy takie jakiś w dziwny sposób niedokończone. O, pogadaj z Arielką na temat tej pamięci, co znalazłaś. Wspomnienia, może tak. Tutaj sak trzeba zrobić. Gather the materials. A czy tego saka się nie ten... Nie krawciło? Skąd ja mam ten worek? Worek. Mam wrażenie, że ten... O właśnie, tutaj. Fiber. Dobrze mi się wydawało, proszę bardzo. I co teraz? Pogadaj z Wallim. Wally! Ja jeszcze mam taki trochę głosik poranny, bo jest wcześnie rano. O, skrzynka. Tu jest strasznie dużo rzeczy do roboty, takich, wiecie, które się... Gdzieś go zgubiłam, ten... O, tu jest. Które trzeba by było robić codziennie, żeby właśnie tak sobie zoptymalizować pozyskiwanie wszystkiego. Teraz wam powiem, o co mi chodzi dokładnie. O, dzięki! Wygląda o wiele lepiej. O właśnie, bo mu daliśmy zdechniętą roślinkę, a on ją odnowił. Wezmę to do crafting station. Glade of Trust. Tam mamy coś zasiać, tak? Kawę, no właśnie, mamy tą kawę cały czas, to ogarniamy dzięki niemu. Tu jest za ciasno przez ten rower. Tak, niech sobie tutaj stoi przy brzeczku. Coffee sapling! No. A swoją drogą to mini teraz. Woody trzeba odblokować. Frosted Heights trzeba odblokować. Kurczę, wy jesteście poszaleni. Żeby te wszystkie questy na 10 poziom takie fajne rzeczy wymagały takich trudnych rzeczy. Co oni mówili? Glade of Trust. I gdzieś tam sobie mamy kopnąć. No to gdzieś tutaj sobie to... Żebym ja to widziała, to najlepiej to sobie gdzieś tu kopniemy. Proszę bardzo. I jeszcze trzeba podlać. Ile czasu będzie rosło? A pamiętacie, że coś posialiśmy i musieliśmy poczekać kilka dni, żeby wyrosło? O właśnie. O właśnie. Ten orb. Dla skazy. Coś mnie teraz oświeciło. Tylko nie pamiętam, gdzie on był. O, ja mam jeszcze bawełnę do zbierania. Tylko, że przydałaby się nowa osoba do nabijania levelu. To było po tamtej stronie jednak. Kurczę, że tutaj nie można przechodzić, to jest złe. Pójdziemy sobie z buta. Pisaliście też, że mogę wykrawcić jakąś sałatkę owocową. Zaraz ją ogarnę. Narobiłam sałatek, moi drodzy. I rzeczywiście berry salad. 2255 energii. Niesamowite. A robi się bardzo prosto właśnie z jagody, maliny i gooseberry, co określiliście agrestem. Rzeczywiście faktycznie wygląda to agresowo, poza tym, że jest czerwona, agres jest zielony. Znaczy, może się lekko podróżowić, ale z takim kolorem się nie spotkałam, ale dobra, to jest Dreamlight.
Więc teraz idziemy sobie, a nawet sobie glajdnijmy do tego miejsca, gdzie ostatnio posialiśmy, gdzie to było, gdzieś tam. Ale tak szybko to nie... Ile tu kwiatów? Kurczę, nawet nie będę zbierała tych kwiatów, bo są mega. Piękne drzewo wyrosło. Dobra. Idziemy pogadać do Skazy. Ach. Przerywają mi te nagrywania. Człowiek musi później biegać po schodach. I zadyszki dostaje. I... No, nie mogę z tobą gadać. Albo wiesz co? Chodź tutaj. Teraz z tobą pogadam. Bo ty tam masz jakieś kwiatki, co lubisz. Proszę. To ciesz się z tego. Nie wiem, czy to ulubione, ale... No i było serduszko, no i... O. Fidy... ulubiony. No to nie wiem, czy każdy kwiat z tego jest ulubiony, czy po prostu naprawdę trafiłam takim fuksem w ulubiony. W każdym razie... Skaza... Gdzieś ty po las, tu są twoje tereny. No to po plaży sobie łasi. Aha, i miałam wrócić do tematu tego, że do zrobienia są rzeczy. No bo właśnie, na przykład, mamy tutaj wyzwanie, tak, które chcemy robić. No niektóre nas ograniczają do tego, że możemy ileś tam dziennie zrobić, więc na przykład tutaj ulubiony przedmiot, ulubiony prezent musimy dać komuś, kto nazywają Elemental Force. No, trzeba rozkminić po prostu, jaka postać to jest. Czy, nie wiem, usunięcie Nighthornsów, to też niestety, no czasami ich nie ma, jak wyczyścimy całą mapę. Trzeba poczekać, aż się znowu zrespią i tak dalej. Do tego dochodzą na przykład tutaj. Gdzie trzeba porobić zdjęcia. Znaczy wystarczy jedno, żeby zrobić submit. Później dochodzi właśnie ten vote, gdzie trzeba go kilka razy zrobić, żeby dostać 50. Tutaj już właśnie to było moje zdjęcie. Niestety nie zajęło wysokiego miejsca. Do tego dochodzą nam, wiadomo, te zadania i po prostu to jest cały czas coś do roboty. Ale dzięki temu mamy już, ile mamy? 3180. Jesteśmy coraz bliżej, moi drodzy, 4000, żeby kupić Vanessie, w sumie to Urszuli, nogi. Tylko chciałabym jeszcze też na kolejny event, żeby premium kupić, no ale to spokojnie, spokojnie. I Simply Famished, Frank, kiedy... O, on mi nie wierzył, że mi się uda. A, no właśnie, ja sobie radziłam z większymi problemami. Ach nie, on jest taki sarkastyczny w stosunku właśnie do Simby, nie tak jak mój nephew. O, jest wystarczająco miejsca w falej dla nas obydwoje, mówisz. Skardzy na mnie nie warcz. Ale jego jest Sunlit Plateau. I nikogo innego. Nie zapominaj o tym. No wiesz co, no, ja niedługo sprowadzę Simbę tutaj, więc... O, możemy ci wybrać. Myślę, że... No mining mamy, mamę, tylko i wyłącznie mamę mamy, więc chyba bierzemy mining w dalszym ciągu. Dwudziestu villagersów na friendship level 4? A dlaczego to się zaliczyło teraz, jak ja mam z tobą dopiero 2? Working Miracles mi się w ogóle jakiś quest pojawił, dlaczego? Merlin ma coś ważnego do powiedzenia. A, oczywiście o tym, co teraz zrobiliśmy, ale ja bym chciała dokończyć... Aha, to, co już rośnie. Tutaj potrzebuję tych, kurczę, herringów. Tylko, że ten glittering herring, to ja myślałam, że tylko do tego ciasta jest potrzebny. No mam nadzieję, może zwykły herring jest potrzebny. Ja po prostu nie mam. Później, to, poza nagraniem, to rozkminię. Cześć, żółw. O, mogę w końcu z żółwiem pogadać. Ale... A co żółwie jedzą? Sałatkę owocową?
Nie. No ale w każdym razie fajnie, że się już mnie nie boisz. Bo postałam chwilę. Dobra. No to chodźmy do tego Merlina. Zobaczmy, co on tam chce od nas, nie? Ty chodzisz za mną cały czas, Mirabelka? Tak, tylko że ty masz już 10 level, nie? Wbity, więc sorry, ale... Musimy cię... Ja chcę Belle odblokować. Nie, ja chcę ich... Tu niektóre... A, tutaj mówiliście właśnie, że w wróżkach 16 z... Kopciuszka! Tylko, że kopciuszka nie ma, sama w wróżkach 16. No, ale to w update'ach oni co chwilę kogoś dodają. Tu jest 10, tu jest digging, fishing... O, Daisy jeszcze nie ma. A w ogóle Daisy na pierwszym, na drugim poziomie jako ma śliczną kokardę do odblokowania. Ta jej sukienka też jest fajna na 10. Divi mining, mining. Gardening. No nie mówcie, że ja nie mam teraz nikogo na gardening. Fishing, mining, mining. O, nie wierzę, wszyscy na gardening mają. Digging. O nie, to mało muszę ze sobą zabrać. Dobra. Niechaj będzie. Mam nadzieję, że nie będzie się zbytnio darła. Ona w domu jest. Byliśmy w jej domu już w ogóle? Nie. Ha! Jak genialnie tu jest. I taka muzyczka w ogóle, kurczy. Cześć, czy chciałabyś z nami pobiegać? No cześć, Mirabelka, ty możesz już iść do domu. Ale świetna muzyka u niej w domu jest. Podoba mi się. I teraz miał być Merlin. Merlin pewnie jest u siebie w domu, co? Nie? Gdzieś po las już. Masz to skubany. Uciekł już nam. O nie, ta brzydka suknia jest na wystawie cały czas. Trzeba to zmienić. A on sobie tutaj patrzy. Patrzy sobie. Hello. Jak się mamy? The final trial? Nie, my bierzemy Working Miracles chyba. To jest fabularny quest. Aha, tu jesteś. Musiałaś słyszeć, jak krzyknąłem Eureka. Z całych sił. Zajęło mi to całe dnie... poszukiwań? Dobra. Dokonał jakiegoś odkrycia. No powiedz mi o tym. Tak wam w skrócie będę to streszczać, bo nie chcę mi się jąkać. No. Miło mu porozmawiać z kimś, kto go rozumie. Ten jego magiczny język. Jak to ostatnio o tym gadaliśmy. Vitalis kryształy. No spotkaliśmy się, tak. Właśnie znaleźliśmy je. Dobrze. No i on je tam badał. Wynalazł specjalny eliksir, który pomoże mi zająć się moimi obowiązkami. Co masz na myśli? Jeden jest dla twojej łopaty, jeden dla pikaksa, jeden dla wędki. Co masz dla... Pikaxa. Miracle Pikax Polish. Więcej kryształów można ten kopać dzięki temu. Potrzebujemy 10 kryształów, 5 onyksów i oczywiście Dreamlightu. Dobra, a łopata? You'll be able to discover more treasures by digging. Więcej skarbów przez kopanie. Okej. Okay. Tu potrzebujemy znowu kryształów, suchego drewna i dreamlightów. A wędka? No, odkryjesz więcej rzeczy w wodzie niż do tej pory. I tu potrzebujemy 5 red czerwonych alg. I kryształy, i Dreamlight. Dobra, no to będziemy robić. Tak jest. To jest fajnie, jak oni się czasami w 10 zdaniach ekscytują tą samą rzeczą, tylko po prostu to jest wszystko w innych słowach ubrane.
Mam. Complete. Tu nam się quest zaliczył. To ja bym chciała jeszcze wrócić do domu, zobaczyć, czy możemy cokolwiek zrobić, czy mamy już coś do zrobienia z tych rzeczy, bo to są... Ale to jak? On to... Czekajcie, czemu to są cztery? A to są czasówki. A, oj, młoda mi się nie daje się znowu nagrywać? No nieładnie, nieładnie. To są chyba czasówki jakieś, które nakładamy na narzędzia. Na pewno nie tutaj, myślę, że to tu będzie. No właśnie, i to są czasówki. No dobra, ale dostaliśmy po jednym od tego. Oj, coś nam. No i nam, czemu mi tak za... Czemu jak naciskam K, to mnie... A to mi chyba centruje widok jakoś tak dziwnie. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja już muszę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a my widzimy się w następnym. Bye!